treningu albumów. Idziemy. Short time to prepare, ale będzie quality. Short, ale quality. Jak pierwsza noc w albumowie? Ciężko. Czemu? Nie było mnie. Nowy będzie zabrał tutaj w okolicach. To dzisiaj dojechałeś? Tak. Gorąco. Jak ci się podoba to, co już widziałeś? No jakby zbyt dużo nie ma w okolicy, ale jest w porządku. Zobaczymy, co przyniosą następne dni. Powoli się wszyscy będą zjeżdżać tutaj. No właśnie, no czekamy. Czekam na Gutka w szczególności. To nie. Presja jednak, kamera wybiera presję. Cześć. Cześć. Jak tam po pierwszej nocy w Orłowie? Bardzo dobry, spokojna noc. Pięknie widok, wszystko fajnie. Właśnie powiedz mi, jak ci się podoba wynik losowania? Idealny. Tylko trzeba wygrać. To jest klasyka. No pierwszy mecz gramy na Rakowie, także u siebie. Można powiedzieć, że po zakończeniu zgrupowania pierwsze co to będziemy grać. No tak, no. Trochę krócej to zgrupowanie, ale wystarczająco myślę. I od razu przyjdzie ten pierwszy mecz, także wszyscy się cieszymy na ten pierwszy mecz i żebyśmy rozpoczęli ten sezon wygrano. No. Cześć. Ola, Iwi. Dzień dobry. Cześć. Cześć, cześć. Wszyscy są. Halo. Cześć. A gdzie jesteś ty starszy? Jeszcze nie byłeś? A gdzie jest mój brat? Patrz tego, z pana. Bogdan Zając. Bogdan Zając. Bogdan Zając. Legenda. Myślę, że on to pasuje. Dzień dobry. Może ty mi powiesz, jaki plan jest na dzisiejszy trening? Na dzisiejszy dzień w ogóle. Intensywny na pewno. Musimy się wdrożyć, bo to wiadomo, pierwszy dzień na obozie, ale już tak naprawdę robimy to, co nas będzie za chwilę czekało w grach, bo tego czasu na przygotowanie jest faktycznie bardzo mało, bo to tylko 2 tygodnie i za 2 tygodnie już ruszamy, także musimy już dobrze się przygotować do tych meczów, także nie ma czasu na zabawę, tylko od razu ciężka praca. No ja słyszałem, że to jest taki moment na scementowanie drużyny, że dużo nowych zawodników, wszyscy muszą się zgrać ze sobą. Tak. Powiedz mi, czy planujecie jakoś ich ze sobą, tak powiem, zintegrować? Na pewno będą jakieś integracje w czasie zgrupowania, ale no to już tak, najpierw praca, a później zabawa dopiero. Dzień dobry. Dzień dobry, trenerze. Witam serdecznie. Na gorąco jak warunki na zgrupowaniu? Warunki topowe. Boisko na razie rewelacyjne. Pogoda również dopisuje. Także no, możemy się przygotować dobrze do najbliższych meczów. Kilka nowych detali, które musimy się nauczyć. Nowych rzeczy, ale na początek nie jest tego dużo. Też dużo się nie zmieniło. Dalej ciągniemy to, co było wcześniej i poprawiamy te wszystkie elementy, które są do poprawy jeszcze. Pierwszy trening, pierwsze zgrupowanie, z pierwszą drużyną. Dużo pierwszych rzeczy. Jak się czujesz? Trochę emocji jest, ale mam nadzieję, że będzie dobrze, że wyjdziemy stąd lepsi, albo nie wyjdziemy. Oby nie wyjdziemy. Może są jakieś szanse. Trzeba się pokazać, zobaczymy. Tomo, gotowy? Oczywiście, gotowy. Pierwszy trening w Armowie. Czas zacząć. Trzeba dobrze się przygotować. Przygotowanie do walki w całym sezonie. Oczywiście. Powodzenia. Dziękuję ci. Brate. Jest, legenda moja. Powiem ci, że mamy nowe piłki. Mamy. I podobno robi to różnicę. Dobre. Lepiej niż te, co były. Jak byś mógł powiedzieć mniej więcej czemu? Nie wiem, więcej mi się podobają. A co, ładniejsze są? Ładniejsze są.
Trochę ich lepsze widać, mają czarne te, wiesz. Detale. Detale. Dzięki, brat. Ciao, brat. Wynik losowania. Na pewno Floratalen jest zespołem, który w przeszłości w rozgrywkach europejskich potrafił wejść nawet do fazy grupowej, czyli na pewno nie jest to drużyna, którą możemy zlekceważyć. Zresztą nikt nie będzie tego lekceważył, będziemy się przygotowywać do tego spotkania tak jak do każdego innego, jeżeli chodzi o analizę przeciwnika. Pewnie w środowisku może się wydawać, że to jest faktycznie rywal najlepszy z możliwych z tej grupy, którą mieliśmy do wylosowania. Ale my już jesteśmy po wstępnych informacjach, po zbieraniu wstępnych informacji i wiemy, że ten rywal ma swoje atuty i na pewno będzie zespołem, który choćby swoim doświadczeniem będzie dla nas groźny. Natomiast jak najbardziej chcemy ten mecz wygrać, chcemy ten dwumecz wygrać i przejść do kolejnej rundy. Czy fakt, że mecz odbędzie się u nas w domu, jest takim pozytywnym elementem? Pomoże nam to w logistyce, w przygotowaniu? Na pewno organizacyjnie na samym początku sezonu, na samym początku lipca gramy dużą liczbę spotkań i każdy mecz, który możemy grać u siebie, pozwala nam oszczędzić czas na podróż, lepiej się do tych meczów przygotować, zwiększyć czas na regenerację, na trening, więc faktycznie cieszymy się, że zarówno z Legią w Superpucharze, jak i w pierwszej kolejce i w pierwszej rundzie eliminacji zagramy u siebie, gdzie czujemy się bardzo dobrze. Carlos, are you training mountain climbing? I'm training trochę upper body, wiesz? Słuchaj, bo Mati to wiem, że chyba konsolka koń sobą wozi z grupowania i ma fajnego case'a. To ty wozisz Nintendo? Wiesz co, tak, rzuciłem pomysł z chłopakom. Bo wcześniej z Gdańska mieliśmy dość dalekie wyjazdy, więc trzeba było sobie jakoś czas umilić. I Marco Terracino dał pomysł, że w Niemczech wszyscy grają w Nintendo Switch, w Mario Kart. No i tak dał pomysł i 14 osób kupiło. No i co, rzuciłem pomysł i się śmiali, że idź powiedz tylko bałkańskiej mafii, to po minucie kupią. No i faktycznie po minucie już była wysyłka, że dzisiaj do odbioru w Arłamowie, także będzie grane, zobaczymy w wolnym czasie. Czy będzie turniej w Mario Kart? No chyba tak, zobaczymy. Polska grupa się śmiała, ale coś czuję, że w ciągu 3 dni pewnie dokupią, więc zobaczymy. Hello, Bergi. Hi. I see that you are tired. Yeah, it's hot. And also high intensity, so yes, I'm so tired. It's hard to start after the vacations. Yeah, but it's also fun. Yeah, everybody was asking you after the last game why didn't you celebrate your goal. Yeah. So what happened? I had a baby, so my fiance was in the hospital, so
I had to go there immediately after the last game. So you shoot two goals, one with your family, yeah. One with the team. Cage. Exactly. Okay. So you are staying in the cage, yes? Yes. Okay. So see you on the second training. See you. You will be here, yes? Cheers, why? You're a clever guy.